Cześć! Dzisiaj przygotuję dla Was puszyste babeczki cytrynowe z kremem. Zaczynamy od ciasta na babeczki. Do tego potrzebujemy 3 białek, które ubijamy na sztywną pianę i w trakcie ubijania pod koniec dodajemy do nich łyżkę cukru. Jak białka mamy już ubite, to zajmujemy się żółtkami. Do żółtek dodajemy sok z połowy cytryny, a także kropelkę aromatu waniliowego. Przelewamy to do nieco większej misy niż moja i ubijamy, aż żółtka będą puszyste i jasne. Nie musi być piana. Do misy, w której będziemy wyrabiać babeczki, przesypujemy 3/4 szklanki mąki i pół szklanki cukru pudru. Przesiewamy je. Do tego przelewamy nasze ubite żółtka i te składniki ze sobą dokładnie miksujemy, aż będzie jednolita, gładka masa. Żeby rozluźnić masę, dodajemy najpierw 1/3 białek ubitych na sztywno i delikatnie mieszamy to z ciastem, które właśnie teraz nam się rozluźniło. Jak już jest w takiej formie, jak widzicie u mnie, bardziej płynne i delikatne, to dodajemy resztę białek. I dokładnie mieszamy wszystko ze sobą. Możemy już wstawić piekarnik na 180 stopni, żeby nam się rozgrzał. A my zajmiemy się przelewaniem ciasta do formy na babeczki. Ja mam akurat silikonową. I tak przełożone babeczki pieczemy przez 25 minut w 180 stopniach. Będą takie złocisto-brązowe na zewnątrz, natomiast w środku będą dosłownie bielutkie, puszyste i delikatne. Jak widzieliście, z takiej formy silikonowej bardzo łatwo one odchodzą. Do przygotowania kremu potrzebujemy 1 serka mascarpone, który przekładamy do miseczki, przesiewamy przez sitko do niego 4-5 łyżek cukru pudru. I dokładnie mieszamy, aż masa będzie jednolita i gładka. Tak, przygotowany krem przekładamy do rękawa i mocujemy taką końcówkę, jaką najbardziej chcemy. Może być okrągła, a może być taką gwiazdeczką. Na środek babeczki nakładam małą łyżeczką nasz ulubiony dżem. No i teraz pozostaje nam udekorowanie babeczki naszym kremem z mascarpone. Ja dekorowałam w taki sposób. Tak wyglądają moje bardzo puszyste, cytrynowe babeczki z kremem z mascarpone i ulubionym dżemem brzoskwiniowym. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogs.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!